Andrzej Wasilewski, promotor grupy Sferis Knockout Promotion, gościem Boxing News. Witam panie promotorze. Dzień dobry, witam państwa. Andrzeju, pierwszy temat, numer jeden, myślę taki, który jest teraz dla kibiców najważniejszy, to walka Hak versus Głowacki. Pytanie, które zadałem ci tutaj poza kamerą, ale myślę, że kibice też są zainteresowani tym, po co Krzysiek Głowacki jedzie do Stanów Zjednoczonych? Może to być takie dwuznaczne pytanie ze względu na to, że no wielu kibiców, powiedzmy krytyków, wiecznie gdzieś tam stawia w tych Polaków troszeczkę z tyłu, patrząc na osiągnięcia innych fighterów. No i pytanie zasadnicze, czy Głowacki jedzie po zwycięstwo, czy tylko zarobić? No, ja myślę, że wszyscy, czy prawie wszyscy zawodnicy, którzy jeżdżą jako na wielkie walki, jako wielkie wyzwania, to jednak wierzą w swoje zwycięstwo. Oczywiście często rzeczywistość to bardzo mocno weryfikuje i wtedy z perspektywy czasu patrząc wstecz, to wydaje się, że zawodnik jechał tylko po wypłatę, a tak po prostu nie jest. W przypadku Krzysztofa Głowackiego myślę, że jest mocnym pięściarzem. Myślę, że jest dużo mocniejszy niż przez polski rynek jest oceniany. Jest na pewno pięściarzem w Polsce mocno niedocenianym. No i powiem tak, faworytem na pewno w tej walce nie jest. Chodzi przez dotychczasowe osiągnięcia, przez ogromne doświadczenie Huka, nieprawdopodobne zupełnie 14 obron. Natomiast, no powiem tak, no my liczymy na zwycięstwo w tej walce. Jedziemy z wielkimi nadziejami, wykonaliśmy ogromną pracę. Krzysztof od wielu, wielu tygodni jest w treningu. No my do tej walki doprowadzamy pewnie, no trzeba by policzyć jakiś okres pierwszych tych walk eliminacyjnych, to pewnie z półtora roku. I to jest nasz ogromny sukces, że po pierwsze zmusiliśmy Huka do tej walki, po drugie, że udało nam się to doprowadzić do tego w taki sposób, żeby ta walka nie odbywała się na terenie Niemiec. I to jest nasza bardzo, bardzo ciężka praca. Na końcu do ringu wejdzie Krzysztof, no i byłaby to przepiękna chwila dla całego polskiego sportu, dla wszystkich kibiców, dla Krzysztofa i dla nas, gdyby tę walkę wygrał. No właśnie, mówimy o tym, że walka nie będzie w Polsce, nie będzie też w Niemczech, będzie w Stanach. Polska hala Prudential Center, gdzieś tam nazywana ze względu na Tomka Adamka. Czy to będzie atut dla Krzyśka, dla którego też powiedzmy ten stres będzie bardzo duży, czy raczej to ten Hak będzie miał mimo wszystko gdzieś tam przewagę ze względu na doświadczenie i obycie mu powiedzmy, chociaż on z drugiej strony też na tych niemieckich ringach raczej walczył niż poza nimi. Jak ty to widzisz? Jeśli chodzi o przewagę doświadczenia na ringu, to na pewno jest po stronie Haka. Natomiast myślę, że sytuacja, w której po raz pierwszy będzie boksował poza Niemcami, po raz pierwszy nie będzie boksował na gali takiego swojego wieloletniego promotora, po raz pierwszy nie będzie miał chyba od lat wielu swojego niemieckiego trenera w narożniku, myślę, że to nie są okoliczności, które mu sprzyjają. Z drugiej strony, no, nie wiemy na ile jest pewny siebie tak naprawdę w środku, na ile tylko stwarza takie wrażenie. Jeżeli jest tak pewnym siebie mężczyzną, jak medialnie się sprzedaje, no to myślę, że nie będzie mu to robiło większej różnicy. Pytanie, czy wejście do ringu, gdzie być może kilka tysięcy Polaków będzie nieładnie, niesportowo, ale gwizdało, go nie zdeprymuje. Do tej pory wychodził jako bohater, wszyscy bili brawo, wychodził wtedy, kiedy chciał, w butach, jakich chciał, o godzinie, której chciał, z kim rządził. No teraz będzie bardziej no, tak traktowany przedmiotowo niż podmiotowo. Jest klauzula rewanżu w kontrakcie? Nie, to jest walka obowiązkowa, bo doprowadziliśmy do tej walki, że to jest obrona obowiązkowa. W takich przypadkach klauzul rewanżowych nie ma. Ach, że tak powiem, Marko Huk się do tego jakby nie upierał przy tym, żeby coś takiego wprowadzić, bo patrząc na jego treningi, na tą całą otoczkę, wydaje się, że bardzo poważnie Głowackiego traktował. No i z drugiej strony nasuwa się takie pytanie, czy te... No, przesuwające się też negocjacje, bo one się przedłużały. Najpierw mówiono o jednym terminie, później innym miejscu, innym terminie. Ostatecznie stanęło na Newark. Nie upierał się przy takim zapisie? Po pierwsze nie bardzo miał możliwość, dlatego że myśmy mieli prawa do walki obowiązkowej, więc tutaj pole negocjacji, jeśli chodzi o warunki, było znikome. Było pytanie, kto i gdzie będzie organizował tą walkę. Natomiast mało kto wie, że Marko Huk od pewnego czasu, mimo bardzo krzykliwych różnych wywiadów, unikał poważnych walk. Nawet był taki moment, i mówię to absolutnie z pełną odpowiedzialnością, że chyba Hernandez w pewnym momencie wypadł z jakiejś walki, grupa Zauland miała walki wieczoru, na gwałt z Dubaju ściągała Markusa Huka z urlopu. No i myśmy, to Hernandez miał chyba boksować z Pawłem Kołodziejem, jeżeli dobrze pamiętam. Jak Hernandez wypadł, to myśmy zaproponowali, żeby z Kołodziej boksował z Hukiem. Huk obejrzał walki Kołodzieja, nie chciał z nim boksować, wybrał Włocha Marco Larghettiego. W tamtych czasach oczywiście grupa Zoland nigdy w życiu tego nie potwierdziła, teraz relacje nie są takie dobre, więc polecam, być może potwierdzą, a na pewno tak było.
Więc on naprawdę, przynajmniej w niektórych walkach, tych, o których ja wiem, rzeczywiście był bardzo ostrożny w doborze przeciwników. W tym przypadku argumentował, że był na wakacjach w Dubaju, że ma tam 5 czy 6 tygodni na przygotowanie się i uznał, że Paweł Kołodziej jest dla niego zbyt trudnym przeciwnikiem, wybrał Włocha Marco Larghettiego. Więc nie jest to pięściarz, który wybiera zawsze największe wyzwania. Myślę, że z biegiem lat, gdzie ambicje sportowe pewnie już w jakimś dużym stopniu sobie zaspokoił, no chciałby jak najdłużej panować na tronie, chciałby jak najwięcej pieniędzy zarabiać i stał się pewnie w dużej części już biznesmenem pięściarzem, a nie tylko pięściarzem. I tutaj też upatruje dużej szansy Krzysia Głowackiego, który jest głodny sukcesu, który jak sam mówi nie ma nic do stracenia, który zawsze imponował charakterem, wytrzymywał stres, nikogo się nigdy nie bał. To jest pięściarz, który mało krzyczy, mało mówi, ale to jest naprawdę w dobrym tego słowa znaczeniu prawdziwy chuligan. Dobrze, temat Krzyśka Głowackiego może odpuścimy, bo walka już niedługo, więc czekamy na rozwiązanie, trzymając kciuki za naszego fajtera. Bardzo ważne wydarzenie dla polskiego boksu miało miejsce kilka dni temu. Andrzej Gmitruk, Andrzej Wasilewski, grupa Sferyk Knockout Promotion i AJ Promotion, czy AG Promotion, jak kto woli, połączyły swoje grupy. Jak będzie to wyglądało, jak teraz będziecie współpracować, czy razem organizujecie imprezy, no jakieś takie szczegóły, detale, bo tego kibice jeszcze nie wiedzą. No, przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, że ten proces jakby konsolidacji polskiego rynku bokserskiego rozpoczął się już dobry ponad rok temu, kiedy żeśmy usiedli z moim wczesnym wspólnikiem Piotrem Werderem i z szefem, właścicielem grupy konkurencyjnej, czy współpracującej, ale no nie naszej grupy, z Tomkiem Babilońskim. No i po dosyć trudnych, ciekawych, długich negocjacjach doszliśmy do wniosku, że trzeba siły łączyć. Zrobiliśmy to. Nie było to proste, ponieważ nie oszukujmy się, jakoś tak się składa, że wszyscy uczestnicy życia bokserskiego od zawodników po promotorów mają dosyć specyficzne, trudne charaktery. Wszyscy mają swoje personalne ambicje i pogodzenie tego wszystkiego nie było proste. Docieraliśmy się dłuższy czas. Zupełnie przypadkowo, bo to jest przypadek, po połączeniu naszym nastąpił moment taki, że mieliśmy kilka razy bardzo dobre wyniki finansowe przy różnych imprezach, bo to były wyjazdy do Moskwy, jeden, drugi, to był Polsat Boxing Night, który rzeczywiście był po 16 latach naszej pracy w boksie pierwszy raz tak konkretnie, żeśmy, że tak powiem, zarobili. I w związku z tym od strony jakby finansowej patrząc, to myślę, że i mój wspólnik Piotr Werner, a szczególnie Tomek Babiloński i ja jesteśmy bardzo zadowoleni, bo po prostu tak się złożyło w czasie, że po wielu, wielu latach naszej pracy takie przyszły chwile. No, minęło trochę czasu. Tę konsolidację rynku trzeba pogłębiać, posuwać się do przodu. I takim trochę naturalnym rzeczą było to, że grupa Andrzeja Gmitruka, to jest jedna z najstarszych grup w Polsce działających, ze świetnym nazwiskiem Andrzeja Gmitruka, no bo to rzeczywiście w polskim boksie jest wielkie nazwisko, no że będziemy się mieli ku sobie, bo my jesteśmy bardziej jakby biznesowo sprawni. Z kolei Andrzej Gmitruk jest świetnym szkoleniowcem i pewnie taka współpraca spowoduje, że my mu wniesiemy Andrzejowi trochę pomocy biznesowej, a będziemy liczyć na to, że Andrzej jednak odciąży nasz sztab szkoleniowy, wspomoże i kolejnych kilku zawodników, których już nie byłby w stanie Fiodor Łapin i nasi szkoleniowcy prowadzić, poprowadzi. Andrzej Gmitruk będzie w dalszym ciągu organizował swoje gale, zachowuje jakby swoją promotorską, w cudzysłowie, niezależność. Natomiast no, my liczymy bardzo na to, że nas pomoże właśnie w prowadzeniu kolejnych nowych zawodników. Jest to klasyczny przykład, kiedy konsolidacja, łączenie się sił grup ma po prostu powodować zwiększenie jakości produktu. I trochę się dziwię różnym, szczególnie ze środowiska bokserskiego i ekspertom z mediów, że jakoś im się to połączenie nie podoba, co by oznaczało tylko ewentualnie złą wolę, bo jak ktoś się na jakimkolwiek biznesie zna, to wie, że łączą się producenci orzeszków, łączą się producenci butów, łączą się producenci samochodów, łączą się we wszystkich możliwych branżach. Świat po prostu wymaga większej profesjonalizacji usług i produktów i po prostu no, tak jest kolej rzeczy, więc myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość dla kibiców przede wszystkim, także dla samych zawodników i dla mediów z nami współpracujących, ponieważ imprezy z całą pewnością powinny być co najmniej trochę lepsze, zawodnicy powinni mieć trochę, co najmniej lepsze warunki i na pewno choć trochę lepsze możliwości niż do tej pory mieli. Czyli wszystko albo mocno w górę, albo chociaż trochę w górę. Ale czy to oznacza, bo wiem mniej więcej, jak wygląda model współpracy pomiędzy tobą a Tomkiem Babilońskim. Rozumiem, że tutaj ten model będzie troszeczkę inaczej wyglądał, bo mówisz o tej odrębności Andrzeja.
Czyli jakby grupa Andrzeja Gmitruka będzie nadal sama organizowała imprezy, czy wy będziecie gdzieś tam w tle, no podczas tej organizacji, jaki będzie wasz udział? No przede wszystkim jeśli chodzi o naszą współpracę z naszym partnerem Tomkiem Babilońskim, Piotrem Wernerem, jesteśmy wspólnikami kapitałowymi w spółce. Więc to jest jakby no współpraca na dobre i na złe. Z Andrzejem Gmitrukiem na razie żeśmy podjęli współpracę w ten sposób, że wspomagamy go organizacyjnie, będziemy się także wspomagać finansowo. Andrzej będzie absolutnie tak jak do tej pory prowadził swój gym, swój obóz na Legii Warszawskiej, zresztą bardzo ciekawe miejsce z dużym potencjałem. Natomiast kolejnych nowych kilku zawodników chcemy już prowadzić razem. Więc tak jak powiedziałem, na pewno nikt nikomu nic nie zabiera, to też gdzieś czytałem w internecie. Ewentualnie na pewno coś wzajemnie chcemy coś sobie dać. No pytanie, czy efekt będzie od razu widoczny, czy dopiero po pewnym czasie, no ciężko powiedzieć. A jeśli chodzi właśnie o prowadzenie zawodników, mówisz o tym, że tych nowych, których gdzieś tam macie pewnie z tyłu głowy, no bo ci obecni troszeczkę nam się starzeją powoli i wieku się nie oszuka, będziecie prowadzili razem. Mieliśmy okazję zobaczyć, że kopromocji doczekał się Michał Syrowatka. Będzie podobnie z pozostałymi zawodnikami Andrzeja Gmitruka, czy to tylko ci nowi poza Syrowatką zostaną objęci, no powiedzmy, opieką z Ferrisnoko Promotion? To znaczy w pewien sposób opieką, jakąś tam pomocą czy opieką Ferrisnoko Promotion już są w pewien sposób objęci, jak nie w sposób bezpośredni, to pośredni. Natomiast co do dalszych kroków, no to musimy się spokojnie spotkać, usiąść i z Andrzejem Gmitrukiem i z jego partnerami, bo przecież też Andrzej ma swoje różne zobowiązania w stosunku do dotychczasowych swoich przyjaciół, partnerów czy współpracowników. Natomiast no, cel i filozofia jest prosta. Pojedynczo w małych grupkach na dzisiejszym rynku już się nie da funkcjonować. Tak samo jak dzisiaj nie ma miejsca na rynku na jakiegoś maleńkiego producenta samochodów i tak samo firma, która produkuje 100 par butów rocznie, nie ma szans konkurować z Adidasem, bo nie stać jej na badania, nie stać jej na technologię, nie stać jej na nic. Dlatego te siły nasze muszą się łączyć. To jest jedyne wyjście. Jeśli chodzi o Michała Syrowatkę, bo tu warto zaczepić ten temat, no, w ostatnich dniach nawet, można powiedzieć, w godzinach pojawiła się informacja, że otrzymał propozycję walki na Polsat Boxing Night. Tutaj formuła już zaczyna się zmieniać, bo zamiast polski rywal miał być rywal z poza granic Polski, no ale zawodnik nie wyraził zainteresowania takim pojedynkiem. Jak wyglądały kulisy? Bo gdzieś tam w kuluarach czy między wierszami można było przeczytać albo domyślać się, że no, cień twojej osoby się gdzieś tam pojawił i być może no, miałeś wpływ na to, na tą decyzję Syrowatki. Po pierwsze, no, trzeba powiedzieć szczerze, że formuła doskonałego projektu, jakim jest Polska The Boxing Night w wydaniu polsko-polskim, po prostu zmierza chyba ku końcowi. Niektórzy, że tak powiem, czynni aktorzy tego całego przedsięwzięcia, czy czynni organizatorzy, współorganizatorzy, no, mając dużo większe trudności niż do tej pory, szukają winnego. Oczywiście winny jest Andrzej Wasilewski, bo ktoś musi przeszkadzać, a nie to, że jak się siedzi za biurkiem, to się wszystko wydaje bardzo, bardzo proste. Jak się zaczyna samemu to robić, to niestety dochodzi mnóstwo elementów, których zza biurka nie widać. Choćby trudności charakterologiczne, choćby oczekiwania finansowe poszczególnych zawodników, choćby inne plany sportowe. W przypadku Michała Syrowatki nie zabrałem zupełnie zdania ani głosu. Była to absolutnie samodzielna decyzja trzech panów, samego Michała Syrowatki, Andrzeja Gmitruka i pana Darka Wojtkowskiego, że nie chcą boksować z zawodnikiem, który generalnie jest dwie kategorie wagowe wyżej. Byłem troszkę zdziwiony, słysząc o formie nacisków, jak to się wszystko odbywało, żeby jednak Michał Syrowatka boksował zawodnikiem dwie kategorie wagowe wyżej. Nie wiem, co się w tej chwili dzieje. Wiem, że Michał chce boksować, że informacje, że nie chce boksować na Polsce Boxing Night są nieprawdziwe. Każdy ambitny, głodny pięściarz chce boksować na tej największej polskiej imprezie, bo to jest wspaniała impreza i mam nadzieję, że do tego dojdzie. No właśnie, a jeśli by do tego doszło, to jakiego rywala twoim zdaniem powinien Michał dostać? Bo no, powiedzmy, że tutaj Polsat wyszedł z inicjatywą no, bardzo doświadczonego zawodnika, tak? A Michał jest gdzieś tam zawodnikiem na dorobku. Wnioskuję, że podpisanie kopromocji z waszą grupą gdzieś tam z tyłu głowy być może zaświeciła mu się lampka, że dołączy do zawodników spoza, walczącymi poza granicami naszego kraju. Mówię tutaj o Arturze Szpilce, no teraz będzie Krzysiek Głowacki, gdzieś tam ten Alhejmon współpracuje także z tobą. No i może to też wynika z tego, że gdzieś tam Michał liczy na to, że te walki za oceanem będzie toczył, bo i pieniądze tam są większe.
Ja myślę, że każdy polski pięściarz w tej chwili liczy na walki w Stanach Zjednoczonych. Przez wiele lat marzyli o walkach w Niemczech, bo tam był ogromny rynek. Ten niemiecki rynek się załamał. Dzisiaj absolutnie ponownie, że tak powiem, rynek amerykański odzyskał pełną hegemonię na świecie. I dlatego każdy pięściarz, który marzy o sławie, tytułach i pieniądzach, no to marzy o Ameryce. Czy nam się to podoba, czy nie? No tak, takie są po prostu realia. Ja myślę, że ta decyzja, Michał, nie miała żadnego wpływu, na tę decyzję nie miała żadnego wpływu, pomysłu, jakiekolwiek inne następne, ponieważ, tak jak mówię, rozmawiałem wczoraj z Michałem, widzieliśmy się z okazji podpisania kontraktu, on bardzo chce na tej gali boksować, tylko z tego, co sam osobiście mówi, dla niego najważniejsze jest boksować z zawodnikami ze swojej kategorii wagowej. Szczerze mówiąc, rozumiem go, dlatego że no, po to te kategorie są zrobione, nie żeby je tak łamać. Z drugiej strony też powiedzmy sobie szczerze, no nikt się tak bardzo nie pracował proponując zawodnika, który boksował na gali w Polsce. To jest pewna łatwizna, no bo do niego telefony już były, szlaki przetarte, więc myślę, że się pojawiło dużo złych emocji koło Polsat Boxing Night, naprawdę wspaniałej imprezy, wielkiego sukcesu Polsatu, pana dyrektora Kmity i ludzi, którzy z nim to zrobili. A teraz przy tej akurat imprezie jest taka nerwowa atmosfera. Na przykład są pretensje do mnie, że ja wysłam zawodników za granicę. Prosta przyczyna. Jeżeli nikt mnie nie zapraszał, moich pięściarzy 2 miesiące temu, 7 tygodni temu, 6 tygodni temu, ani mnie na rozmowy o tej imprezie, zakładałem, że po prostu nie będziemy zaproszeni. Z przyczyn dla mnie kompletnie niezrozumiałych i niebiznesowych. No ale skoro tak jest, no to moim obowiązkiem jako promotora jest zapewnić inne starty. Więc się wziąłem bardzo uczciwie i ciężko za pracę i rzeczywiście większości pięściarzom załatwiłem, zorganizowałem starty w Stanach Zjednoczonych. Teraz są pretensje, że moi zawodnicy boksują w Ameryce. Gdyby nie to, że nikt ze mną nie rozmawiał, świadomie to robiąc, bo rozmawiam z wszystkimi pozostałymi promotorami, tymi średnimi i tymi najmniejszymi w Polsce, a byłem ja omijany, no miałem podstawy sądzić, że po prostu z jakichś tam przyczyn po prostu nie będziemy brać udziału w tej imprezie. Bardzo chętnie chcemy wziąć udział w tej imprezie. To jest naprawdę wielkie święto polskiego sportu. Mieliśmy przyjemność zresztą organizować tę ostatnią imprezę, wielkie przeżycie. I kto może z przyjemnością na tej gali wystąpi? Wawrzyk nie wystąpi, bo mamy inne plany. Krzysio Wodarczyk nie wystąpi, Głowacki nie wystąpi, Szpilka nie wystąpi, Słowiański nie wystąpi. No tak jest, bo ja po prostu wykonałem swoją pracę. To nie było w żaden sposób zamierzone przeciwko Polsatowi i te tam media, czy komentarze jakieś w mediach, czy nawet niektóre dosyć takie, powiedział, niespecjalnie poważne i dojrzałe wywiady, czy wrzutki na jakichś Twitterach, powodują tylko to, że dzieci na forach mogą się, czy młodzi ludzie wyżywać, dodawać sobie coś. Żadnego konfliktu między nami a Polsatem nie ma. No, wyszło pewne nieporozumienie, tak jak mówię, nie w kategoriach zupełnie biznesowych, bo biznesowo współpracujemy, jesteśmy bardzo Polsatowi wdzięczni. To stacja Polsat tak naprawdę przez lata prowadzi polski boks i właściwie no, ciężko powiedzieć coś w takich sprawach fundamentalnych złego naszej współpracy. Normalnie planujemy kolejne gale, nie wybieramy się z czołowymi zawodnikami do startów na innych kanałach telewizyjnych, więc to wszystko jest tak naprawdę nadmuchane przez media i przez, myślę, 1-2 niepotrzebne wywiady plus kilka takich dziecinnych internetowych wrzutek. Czyli no tak, wyjaśnijmy już ten temat, bo sam go zacząłeś. Nie ma możliwości, chęci z twojej strony albo jakichś takich zakusów na to, żeby zmienić szyld Polsatu na inną stację, bo z tych wywiadów z Marianem Kmitą można było tak wywnioskować. Ja myślę, że pan dyrektor Kmita, który jest bardzo zręcznym, brutalnym negocjatorem, używa mediów do tego, żeby nas skruszać. I to jest cała historia, ponieważ dzień po tym ostatnim wywiadzie widzieliśmy się z panem dyrektorem, jak zwykle bardzo przyjemnie, żeśmy wypili herbatę, konstruktywnie o biznesie porozmawiali. No, ja akurat zagryzłem zęby i mimo kilku różnych, nie tylko ze strony pana dyrektora Kmity, ale także z osób dookoła, w pobliżu pana Kmity, różne wywiady, różne jakieś internetowe, takie no, zaczepki, brzydkie słowo, no ale takie lekkie prowokacje były. Stwierdziłem, że o biznesie rozmawiamy w gabinetach, a nie w mediach i myślę, że słuszna decyzja, bo przecież tak naprawdę naszym celem jest dostarczenie kibicom walk. Staramy się robić te walki jak najlepsze, różnie wychodzi, ale staramy się jak najlepsze. Telewizji dostarczyć jak najlepszy produkt, zawodnikom dawać jak największe sportowe szanse i możliwości zarabiania pieniędzy i to jest naszym celem, a reszta myślę jest niepotrzebna. No właśnie, jeszcze tak przypomniała mi się sytuacja Rekowskiego. Jak to wszystko się skończy? On będzie na Polsat Boxing? Nawet nie będzie, bo już szukany jest, z tego co informował bodajże Mateusz Borek, nowy rywal dla Mariusza Wacha. No i tak się zastanawiam, czy w związku z powyższym wypada Reks z tej gali? Nie wypada? Jak to wszystko będzie wyglądało? Nie jestem na bieżąco. Na ostatnim spotkaniu w Polsacie pan dyrektor Marian Kmita wyraził, no nie wiem, czy można powiedzieć prośbę, ale no nadzieję na to, że jak się wystąpi. Widzieliśmy, że to jeszcze sobie wszystko przemyślimy, że sportowo jesteśmy jak najbardziej za. Tak naprawdę to Reksiu po prostu chciałby dostać więcej pieniędzy za tę walkę. Zna
zarobki zawodników z poprzedniej gali, bo to środowisko jest małe, pięściarze sobie wszystko opowiadają, i stwierdził, że skoro jest wagą ciężką, ma boksać w walce numer 2, to chciałby dostać takie środki, jakie mniej więcej na tym samym poziomie, i to nie wadze ciężkiej, na poprzedniej gali jego koledzy zarabiali. I to jest cała historia, to nie ma żadnej polityki, żadnego drugiego dna. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze wracając do Serwatki, nie wiem, dlaczego są aż takie straszne naciski na walkę Serwatki w tej chwili z cudzoziemcem, skoro jest Damian Wrzesiński. Dzwonił do mnie wczoraj Andrzej Gmitruk, który podobno rozmawiał z menadżerem Wrzesińskiego, który jest chętny na walkę. Powtarzam, to nie są moje słowa, tylko słyszałem. A na przykład, dlaczego nie ma nacisków większych na walkę Sęk Głorzewski, tak? Głorzewski nie chce boksować z Sękiem i nie ma z tego powodu żadnej awantury, a jak Serwatka nie chce boksować z kimś tam innym, to są emocje. Tak jak powiedziałem, no myślę, że wszyscy gdzieś, może i ciężko pracując, może będąc bardzo emocjonalnie oddani temu projektowi, trochę za daleko się rozpędzili, zupełnie niepotrzebnie. To przeszkadza robić biznes, a nie pomaga. Fakt, że Andrzej Gmitruk nie będzie w narożniku Tomka Adamka, twoim zdaniem będzie miał jakieś znaczenie, czy nie? Bo Tomek zasugerował w wywiadzie, że i tak brał pod uwagę tylko i wyłącznie obecność Andrzeja Gmitruka jako drugiego trenera, czyli takiej osoby, która tak naprawdę będzie gdzieś z tyłu. I tak się zastanawiam, bo pewnie zapytam gdzieś tam o to Andrzeja w niedalekim czasie, czy ta rola drugiego trenera mu by odpowiadała, ale twoim zdaniem Adamek robi dobrze dalej, forując Bluthwurda, nawet pod ten koniec kariery, czy to jest błąd z jego strony? To jest bardzo trudne pytanie. Po pierwsze, nie jestem do końca przekonany, czy Tomkowi Adamkowi ta walka jest potrzebna do czegokolwiek, bo pieniędzy już na ringu zarobił dużo, na szczęście ich nie wydał, ogłosił oficjalnie zakończenie kariery, był mocno sponiewierany w ringu przez Artura Szpilkę. No, jak widać, są pewne okoliczności, które powodują, że się zdanie zmienia. Tak jak mówię, nie zaglądając nikomu do kieszeni, myślę, że byłoby dużo czyściej i lepiej, żeby sportowcy w odpowiednim momencie odchodzili. Po drugie, myślę, że Andrzej Gmitruk, prowadząc Tomka Adamka, to powodowało, że Adamek był lepszy. Mnie się dużo bardziej podobał. Był bardziej wyrazisty, miał swoje bardzo takie czytelne, bardzo takie wyraziste, konkretne akcje, w których był bardzo skuteczny. Mam wrażenie, że ten styl, którym tak się zakochał Tomek, czyli ten styl amerykański, tak szeroko ujmując, nie do końca mu służył. Inna sprawa, że nastąpiła zmiana kategorii wagowej, w innej kategorii wagowej inaczej się boksuje. No, skomplikowana rzecz. Myślę, że 6- czy 7-tygodniowe treningi z Andrzejem Gmitrukiem aż tak znowu dużo by Tomkowi nie zmieniły, ponieważ no znowu po kilku latach zmieniać styl z powrotem, to nie jest takie proste. Natomiast z całą pewnością wyszedł zgrzyt duży, bo wiem, proponuję porozmawiać z Andrzejem Gmitrukiem, poczuł się mocno urażony. Myślę, że doszło do jakichś nieporozumień, ktoś coś powiedział niewyraźnie, nieprecyzyjnie. Tomka Adamka, że jego rola ma być inna. No, tak jest życie, tak się zdarza. No. Myślę, że najlepiej jest, jak ludzie rozmawiają z sobą na wprost i wszystko ustalają, a nie przez osoby trzecie, bo nawet nieświadomi, niechcący po prostu czasami wychodzą z grzyty. Ostatnie pytanie. Krzysztof Diablo-Włodarczyk, dawno niewidziany w ringu, miał walczyć, nie walczył. Jaka jest sytuacja Krzyśka teraz, bo wiemy, że trenuje. No i pytanie, do czego trenuje? Prawdopodobnie 6 września na wschodnim wybrzeżu w Stanach Zjednoczonych stoczy walkę. Tak, na 90%. Ale rywal jakiś już gdzieś w głowie twojej siedzi, czy to jest kompletnie niewiadoma? Problem z uczestnictwem w tym gigantycznym projekcie Alechemona polega na tym, że gale są najczęściej 2 w tygodniu i niestety organizatorzy Alechemon ze swoją ekipą na razie nie opanował takiej konstrukcji, że na walkę, które nie są walkami wieczoru, znają je z wyprzedzeniem wielu, wielu tygodni. To jest bardzo dużo trudniej naszej współpracy, ponieważ dla pięściarzy nie wiedzą, jak się przygotowywać, jeszcze daty się tego często zmieniają. 2, stacje telewizyjne polskie chciałyby też mieć czas na promocję. To jest bardzo dużo utrudnienie. Myślę, że to jest w tej chwili główny problem, bo reszta od strony organizacyjnej wydaje mi się, że działa w Premier Boxing Championship. Champions działa perfect. Z racji, Andrzej, tego, no powiedzmy, jaka jest sytuacja aktualnie z tytułami mistrzowskimi w wadze cruiser. Szansa na to, żeby Włodarczyk znów gdzieś tam zaczął walczyć o tytuł mistrzowski albo zaczął rozglądać się za tym pojedynkiem, istnieje? Masz gdzieś w głowie jakiś plan ułożony w stosunku do tego zawodnika, czy on będzie, że tak powiem, już troszeczkę w stronę emerytury zmierzał? Po pierwsze, mam taki duży żal, że nie udało nam się doprowadzić w tej sytuacji, która już się pojawiła, mianowicie, że Krzysiek nie pojechał do Moskwy, no bo według mnie absolutnie walką, która powinna być walką wieczorną na Polsat Boxing Time, to powinna być walka Krzysztof Włodarczyk, Tomasz Adamek, skoro Tomasz Adamek wraca na ring. Byłaby to pewna analogia do walki Adamek-Gołota z korzyścią dla walki Adamek-Włodarczyk, ponieważ na Gołota już był naprawdę starszym panem, a Tomek Adamek nie jest aż tak starszym panem. Czyli kibice dostaliby walkę dwóch wielkich nazwisk,
i dużą walkę sportową. No ale z różnych przyczyn tak się niestety przynajmniej na razie nie wydarzyło, walka będzie inna. W związku z tym, ponieważ nie ma ciekawej bardzo walki w kategorii ciężkiej, no to będziemy jednak po powrocie na ring Krzysia myśleć o pasach wadze cruiser. A może na wiosnę zrobimy taką walkę Adamek Diablo, no bo to jest chyba walka, która dzisiaj powinna budzić największe emocje wśród polskich kibiców. Myślę, że to jest ta walka i jest potem duża, duża, duża przepaść. Mówisz o wiośnie, ale no, pojedynek Adamek Włodarczyk wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. Jesteście w stanie wy jako grupa, czy jako no, trzech promotorów już dzisiaj można powiedzieć, a na pewno dwóch, bo Tomek Babiloński gdzieś tam też pomaga w organizacji tych imprez, dźwignąć taki ciężar, bo no tutaj nie wiem, podejrzewam, że też wsparcie telewizyjne będzie potrzebne, ale nie jestem do końca przekonany, czy Polsat pozwoli wam ten kąsek jakby dla siebie wyrywać. No to tu może się okazać, rzeczywiście mogą się okazać sytuacje, które będą pewne sprzeczności interesów, ale myślę, że siadając przy stole z dobrą głową, otwartą głową, licząc na satysfakcję szeroką rozmianą, ale także i finansową, no to taka walka, akurat jeśli chodzi o pay-per-view, jestem przekonany, że się świetnie broni. Tak sobie pomyślałem teraz, a może Włodarczyk Saleta, bo tak Przemka ciągle zatrudniają do tych pojedynków, to gdzieś tam też mogłoby się pojawić taka pierwsza walka w wadze ciężkiej, nazwijmy to na przetarcie, no ale żeby nie obrazić byłego mistrza Europy. Powiem szczerze, że ciężko mi sobie tę walkę wyobrazić, natomiast walkę Adamek Włodarczyk widzę, walkę nawet teoretycznie, bo panowie kiedyś tam mieli do siebie różne pretensje, Włodarczyk Szpilka widzę, natomiast Przemka Saletę, którego wcale aż tak nie stawiam na straconej pozycji w walce z Tomkiem Adamkiem, no widziałbym już raczej w roli naprawdę szerokiej, wielkiej klasy eksperta, nie bójmy się używać tej nazwy, ponieważ Przemek naprawdę wie obok się bardzo, bardzo dużo zawodowym i myślę, że to jest błąd różnych mediów, że tak mało wykorzystuje jego wiedzę, a także jego medialność, bo z jednej strony no, ma boksować w walce wieczoru teraz na Polsat Boxing Night jako osoba medialna, a dlaczego nie jest na stałe na przykład komentatorem w telewizji czy w jakichś gazetach, nie ma swojego miejsca na felieton na boksie. Naprawdę ma wielką wiedzę, jest człowiekiem bardzo inteligentnym i żałuję, że po śmierci Julka Kuleja tak mało wykorzystujemy tak rozpoznawalne twarze, bo takich twarzy mamy niewiele. I myślę, że jako Przemek Saleta powinien taką twarzą być. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.